Kowalski zapłacił, Wiśniewski zapłacił, Nowak zapłacił, Zieliński ten nie zapłacił, ten też nie zapłacił. Muszę ich pogonić. Bo... Szczęść Boże, kościelny telefon zaufania, proboszcz Moneta, słucham. Pogrzeb? No wie pan co, no z takimi problemami, to nie do mnie, naprawdę. Że kto? Przepraszam. No, tak, tak. No, znam postać, tak. Wie pan, no to kontrowersyjna osoba, tak, kontrowersyjna osoba. I żeby pogrzeb był w katedrze, i żeby był arcybiskup. Wie pan co, no, oczywiście pogrzeb należy się każdemu, tak, to jest oczywiste. Ale w katedrze z arcybiskupem, wie pan, no, powiedzmy sobie szczerze, otwartym tekstem, to była postać dwuznaczna. To jest osoba, przecież to był szef mafii, tak. On kierował zorganizowaną działalnością przestępczą. Wie pan, on dokonywał kradzieży, robił ludziom krzywdę, zlecał morderstwa. Wie pan, nie godzi się, żeby takiej osobie udzielał pogrzebu, wie pan, arcybiskup, i to w katedrze, to są pewne zasady moralne, pan musi zrozumieć, że to... Ile? Przepraszam, jaka suma? Proszę pana, no, za taką sumę to ja panu sprowadzę dwóch papieży i cały episkopat, tak? A katedra już się sprząta na przyjazd nieboszczyka, tak.